Pokój wam bracia, witajcie. Wtorek trzeciego tygodnia okresu zwykłego słuchamy Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam Wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Oto słowo pańskie. To jest to słowo, które przychodzi dzisiaj, też w kontekście tych wszystkich wydarzeń, w których byliśmy uczestnikami, bo wiemy, że słowo zawsze chce się wydarzać i widzieliśmy to, ten początek królowania Chrystusa i Jego władzy nad nieprzyjacielem. Bo to jest początek królowania, że Chrystus bierze w posiadanie. Jeżeli mu pozwolimy, otworzymy mu nasze drzwi, bierze w posiadanie nasze życie. Jest pewien wybór, który Chrystus czyni, i jest powołanie, kiedy mówi do nas: pójdź za mną. Jesteśmy Jego uczniami. Chrystus wziął w posiadanie nasze życie. I w tym wszystkim jest bardzo poważne niebezpieczeństwo. Jakie jest niebezpieczeństwo? Dzisiaj jak słucham tego słowa, to ten cały kontekst tej, tej, nie wiem, tej, tej dyskusji z faryzeuszami, którzy mówią, a to mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy, to, to nie jest takie istotne. Istotne jest dla mnie, bo Chrystus odpowiada na to pytanie, mówi, że to samo postawienie ta, takiej tezy jest idiotyczne. Nie może człowiek sam siebie wyrzucać, nie może zły duch sam siebie wyrzucać. To jest po prostu logicznie, absolutnie nie do przyjęcia. W kontekście tej, tej alogiczności tego, tego stwierdzenia, Chrystus mówi rzecz bardzo poważną dzisiaj dla mnie, bo mówi: Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom i jego ograbi. Mówi o pewnej sytuacji. Naszego życia, mojego życia. Bo kim jest ten mocarz? Moglibyśmy w kontekście myśleć sobie, że ten mocarz to jest ten, to jest ten demon, który jest mocarzem, i którego Chrystus, który jest mocniejszy, przychodzi, żeby tego mocarza związać i wtedy ograbić dom. Bez sensu. Bez sensu. Kto jest tym mocarzem? Dzisiaj widzimy w kontekście pierwszego czytania i w kontekście psalmu, który jest odpowiedzią na to pierwsze czytanie, że tym, tymi mocarzami jesteśmy my. Psalm dzisiaj mówi na głowę mocarza włożyłem koronę, wyniosłem wybrańca z ludu. Tutaj w kontekście tego czytania widzimy, że Dawid jest tym mocarzem, którego Bóg ustanowił królem. Dzisiaj widzimy nad tymi Dwoma częściami narodu wybranego, nad Judą i nad Izraelem. Najpierw króluje w Judzie 7 lat, a potem jeszcze 33 lata. W tej łączności z Izraelem jest królem 40 lat. Jest królem, jest tym mocarzem, na którego głowę Bóg włożył koronę. My wszyscy zostaliśmy namaszczeni, żeby być królami. We Chrzcie Świętym. My jesteśmy tymi mocarzami, mocarzami poprzez to, że Chrystus wziął w posiadanie nasze życie, a On jest mocarz potężny. Jak słuchamy psalmów, chociażby psalmu 89, gdzie modlimy się: Panie Boże, zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Panie. A wierność Twoja w krąg Cię otacza. Potężny jesteś, Panie. Albo ta sytuacja Jeremiasza, kiedy jest atakowany, kiedy doświadcza prześladowania, kiedy musi mówić rzeczywiście słowa bardzo trudne dla, dla Jerozolimy, jest zniechęcony, mówi: Przeklęty dzień moich narodzin. Jest, moje całe życie jest porażką, jest bankructwem, wchodzi w taki rodzaj depresji i w pewnym momencie mówi: Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą, będą bardzo zawstydzeni swoją porażką. Kto jest tym mocarzem? My jesteśmy mocarzami dlatego, że mamy mocarza potężnego, który stoi po naszej prawicy, wziął w posiadanie nasze życie. Istnieje jednak bardzo poważne niebezpieczeństwo, że możemy dać się związać przez kogoś, kto ma moc, Wprowadzić, wprowadzić nas w taką sytuację, jakoby, jakoby Bóg nie był mocarzem potężnym w naszym życiu, jakoby na, na Bogu nie można się było opierać. I wtedy stajemy się rzeczywiście łupem. Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w piątym rozdziale, pisze takie słowo, które też przychodzi tutaj z pomocą i mówi. Wasze troski wszystkie przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w przeciwstawcie się jemu. To ma związek właśnie z tym grzechem przeciwko duchowi świętemu. My, który, których życie jest w rękach Boga. My możemy wszystkie nasze troski, nasze zmagania, nasze problemy, nasze kryzysy w małżeństwie, te odrzucenie, którego doświadczamy, dawać naszemu Panu, opierać się o jego, bo on jest nam wierny. Jego obietnica, jego powołanie, jego wybór są nieodwołalne, jak mówi Święty Paweł. On jest mocarz potężny, który przeprowadza nas przez te ciemne doliny. Przez dolinę ocienioną śmiercią, możemy się oprzeć o niego, nie ulęknąć się zła. W momencie jednak, kiedy zaczynamy myśleć sobie, że Bóg nie jest mocen poprowadzić naszego życia przez tą ciemną dolinę, że Bóg nie jest mocarzem, któremu zależy na nas że może nas opuścić, że może nas zostawić samych sobie, że będziemy zdani na nasze siły i wtedy, wtedy, wtedy jest te, ten bardzo poważna rzecz, że nie możemy doświadczyć odkupienia. To znaczy nie, 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 nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego działania Boga, dlatego że nie pozwalamy Bogu interweniować w nasze życie, zaczynamy uciekać. Tutaj mówię o tej taktyce nieprzyjaciela, prawda, który mówi jak lew ryczący. Wiemy, jaka jest taktyka lwa. Taktyka lwa, który idzie za całym stadem, jest taka, że próbuje znaleźć jedną ofiarę i próbuje ją tak osaczyć, żeby ją oderwać od całego stada. Jeżeli uda mu się oderwać, osamotnić tą, tą jednostkę, to wtedy staje się jego łupem. Dlatego święty Paweł, święty Piotr mówi: przeciwstawcie się temu, przeciwstawcie się temu. Są, są te wydarzenia, w których wydaje się nam, że jesteśmy sami, że nikomu na nas nie zależy, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Często też w takich sytuacjach. Zostawiamy zgromadzenie, mamy kryzys i nie przychodzimy do wspólnoty. Yy, chcemy to przeżyć sami, liżemy nasze rany, użalamy się. Na końcu my wiemy, że w momencie, kiedy zaczynamy użalać się nad sobą, zaczynamy dialogować, nawet modlić się, to nie modlimy się do tego, który jest mocarzem potężnym, ale zaczynamy dialogować z nieprzyjacielem, który jest tym pocieszycielem zwodniczym, który na sklepie po palcach jest, po plecach, który wydaje się być naszym sprzymierzeńcem, który nam schlebia, który mówi rzeczywiście nikomu na tobie nie zależy, oddziela nas od naszych braci i sprawia, że jesteśmy zdani, że nas związuje i wtedy bierze w posiadanie, ograbia nasz dom, ograbia nas z tej, z tej łaski, z tej obecności Boga. Ale... Bóg jest mocarz potężny, tak jak Jeremiasz, który wraca do tej myśli, tak i my możemy wracać. To jest moment, ten, ten, kiedy doświadczamy ta, takiego cierpienia, kiedy przychodzą te myśli. To jest moment, w którym jesteśmy zaproszeni, żeby sprzeciwić się, nie oddzielać się od braci, przychodzić i denuncjować nieprzyjaciela, mówić to, co przeżywamy, oświetlać, nawet jeżeli to jest. Zawstydza nas, nie? Jak, jak, jak małostkowi jesteśmy, jak, jak, jak głupi jesteśmy. Mieć odwagę pokazać to, wydobyć, żeby Słowo Boże, żeby, żeby bracia zobaczyli tą samą tą rzeczywistość. I wtedy demon jest zadenuncjowany i ucieka. To jest wtedy to jest ten moment, kiedy Chrystus wkracza i, i wypędza zły duchy. To jest to, co, o czym słuchaliśmy w, tej, w, tym, w tym słowie, kiedy każe temu człowiekowi wyjść na środek. Nie? Stanąć na środku, denuncjować nieprzyjaciela. Takie słowo, które, które przychodzi e, odwagi bracia, Bo Pan Bóg jest naprawdę mocarzem potężnym, który przychodzi, żeby ratować nasze życie. Dobrego dnia, bracia, pokój wam.